Siema, siema. Fundatorem dzisiejszego odcinka jest Ergo Deus. Dziękuję jeszcze raz za ten niespodziewany prezent. Ergo kupił mi grę, bo stwierdził, że nie będzie miał z kim grać. Bardzo chętnie przedstawię wam pierwsze wrażenia o grze, bo zrobiła na mnie niemałe wrażenie. Przyznam na wstępie, że sam bym pewnie jej nie kupił, mimo że tematyka ciekawa i gameplay wydawał się zacny, no, bardzo solidny w zapowiedziach. Ciekawa gra, nie ma co ukrywać. Gra mega mnie zaskoczyła, graliśmy dopiero niecałe 2 godziny, ale no wciągnęła mnie. Powiem wam, naprawdę wciągnęła mnie. Mam wrażenie, że to połączenie Soulsów i strzelanki, trochę Outriders, ale totalnie nie w stronę Remnant from the Ashes, bo tam raczej do czynienia mamy z przeciwnikami, które w dużych grupach no nie są zbyt pożądane, nawet w tych małych potrafią robić nam krzywdę. 2-3 przeciwników w Remnant from the Ashes to prawdopodobnie na początku rozgrywki, koniec rozgrywki, łatwa śmierć. W Alien chodzi o to, by wybijać jak największe fale niemilców, ale uważajcie przy tym, jak będziecie robić przerwę na siku. To, że aktualnie nie ma fali, groźna muzyka ucichła, nie oznacza, że nic was nie zaatakuje. Jest to bowiem mechanika, która nie pozwala stać w miejscu. W moment zostajemy zaatakowani przez obcych. Mniejszą grupę, ale gra nie pozwala nam stać w miejscu. To ciekawy i dynamiczny element, który sprawia, że faktycznie czujemy się jak na statku pełnym oślizgłych obcych, a nie w grze komputerowej. Zagrożenie czai się naprawdę na każdym kroku. W grze występuje kilka rodzajów potworów i występują też quick time eventy. Jeżeli jakiś obcy rzuci się na was, to będziecie musieli wcisnąć jakąś kombinację klawiszy, żeby zrzucić go z siebie. Taki ciekawy smaczek. Nie spodziewałem się tego w tej grze. Mamy do dyspozycji kilka klas postaci. Podstawowe, znacie to już. Jest medyk, strzelec, technik, bla bla bla, no wiecie o co chodzi. Tak praktycznie jak wszędzie. Każda klasa ma swoje różne umiejętności i służy oczywiście do czego innego. Jeden leczy, drugi strzela, trzeci kładzie wieżyczki. Aczkolwiek jest tu duży nacisk na wybór tych postaci, dopasowanie ich do siebie, ponieważ rozgrywka jest na max 3 osoby, a klas jest 6 lub 7. Także musicie wybierać dobrze, żeby wasz team miał odpowiednią synergię, uzupełniać nawzajem, żebyście mogli wytłuc te wszystkie śmierdzące, obce kupy. Są elementy kosmetyczne, typowo, skórki do broni, wiadomo, skórki postaci, hełmy, zbroje, do wyboru do koloru, czy jak to się tam gada. Strzelanie daje zajebisty fan. Nie jest to tutaj tak jak w Back 4 Blood. Tutaj nie ma dziwnej, mega agresywnej asysty celowania, co przekłada się na to, że musimy mocno starać się, bo ogólnie nie jest łatwo. Ta gra naprawdę nie jest łatwa. Strzelanie, zabijanie daje frajdę. Świat jest ładny i spójny. Naprawdę wygląda to jak gra o obcych i od razu mamy skojarzenia z filmem Obcy o Ripley itp. itd. w momencie nawet tworzenia postaci, ponieważ damskie postaci są bardzo podobne do Ripley, mają nawet podobne fryzury i ogólnie no jest bardzo alienowo. Jeżeli lubicie ten asset, to gierka wam się na pewno spodoba. Podkreślam ponownie, grałem naprawdę niecałe 2 godziny w tą grę, jednak odczucia są bardzo mocno na plus. W grze mamy oczywiście mechanikę odskoków, tak zwanych rollów, typowa soulsowa mechanika, co wzbudza od razu skojarzenia z grami From Software. Jest też system chowania się za przeszkodami. Gears of War byłoby dumne, ponieważ schowasz się w ten sam sposób za przeszkodą przy użyciu klawiszu A, tak jak w Gearsach. Gearsownicy poczują się przy tej grze moim zdaniem jak w domu. Podkreślam ponownie, gra nie jest łatwa, poziom trudności nie jest mega wyśrubowany, ale moim zdaniem gra jest trudna. Jeżeli nie możesz na lajciku przebiec sobie pierwszej misyjki, to chyba coś jest na rzeczy. Więcej i może ciekawiej opowiem w odcinku numer 2. Spieprzam, Ergo na mnie czeka, a ja nie mogę doczekać się na więcej. Pozdro Ergo i pozdro Obojrzesz, mam nadzieję, że Pykando będzie świetne. Ja składam film i do was lecę. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów. Dzięki. Bez nas... Bez was nie ma nas. Oficjalny klub graczy z Polski żyje. Pozdrawiam, Paradise, siema i trzymajcie się.